Dzień dobry, zaczynamy Polaków pod lupą. Dzisiaj pewnie tak jak co tydzień podsumujemy sobie cały weekend w wykonaniu Polaków, ale też bardzo dużo będzie o ruchach transferowych naszych zawodników, czy to reprezentantów, czy też tych zawodników z drugiego planu. Oczywiście to wszystko jak zawsze podsumujemy z Mateuszem Borkiem. Witam serdecznie. Mati, dzisiaj sporo o Turcji, nie? Bo będzie też połączenie. Sporo będzie o Turcji, właśnie muszę ci powiedzieć, że przed chwilą rozmawiałem dosłownie 3 minuty temu z Tomkiem Magdziarzem, z Szymonem Pacanowskim. W tej chwili siedzą w gabinetach Baszkana Trabzonsporu, bo Baszkan to taki jest prezes turecki, tak oni to nazywają. I no zapytałem Tomka, czy jest szansa na połączenie w magazynie. Powiedział Mati, przepraszam, w tej chwili musimy tutaj z prawnikami analizować każdy punkt kontraktu. To wynika chyba z tego, że wszystko ok z testami medycznymi Tymka Puchacza. Ciekawa historia, bo naprawdę trzeba powiedzieć, że Trabzonspor płaci za wypożyczenie Unionowi Berlin. Wygląda na to, że pewnie bardziej tego Tymka od trenera Ursa Fischera to chciał dyrektor sportowy, a także prezydent klubu. To nie jest tak, że trener Fischer nie da szansy Tymkowi Puchaczowi. Natomiast gdzieś tam powiedziałbym, że historia ostatnich lat pokazuje, że to jest trener, który bardzo powoli zawodnika przygotowuje do wejścia w drużynę. Dość powiedzieć, że jeszcze rok temu człowiek, który dzisiaj bryluje na lewym wahadle, więc Gieselman, no, był absolutnie zawodnikiem w cieniu Andre Lenza, który na zasadzie wolnego transferu trafił do Eintrachtu Frankfurt, więc ja nie wykluczam, że po tym pół roku w Trabzonsporze Tymek wraca do Bundesligi i będzie walczył o swoje miejsce. Dlaczego mam takie przeświadczenie? Bo jednak przy wypożyczeniu gotówkowym do drużyny, która powiedzmy, że poza tą topową szóstką europejskiej piłki, no liczy się, prawda, jest znana. Gdzieś tam zawsze spoglądamy na Turcję, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, w ostatnim czasie Başakşehir plus Trabzonspor. W tym sezonie to wygląda troszeczkę inaczej, bo wiemy, że Fenerbahçe czwarte, natomiast gdzieś tam dziewiąte, dziesiąte miejsce Galaty. Włączył się czy Konyaspor. Tak, Beşiktaş'u w tej chwili mamy Konyaspor, mamy Başakşehir na trzecim, mamy na czwartym Fener. Natomiast co do Trabzonsporu jeszcze, no jest tam potrzeba lewego obrońcy. Jest tam potrzeba lewego obrońcy, bo trące piłkarz reprezentacji Norwegii, czterokrotny reprezentant kraju, jest kontuzjowany. W zasadzie tylko jeden zawodnik, 33-letni z Turcji, gra na lewej obronie, Koybaşi. Dla Tymka ta liga powinna być lepsza niż Bundesliga i ta pozycja lewego atakującego obrońcy powinna być lepsza niż wahadło u Fischera, bo myślę, że tam jest mniej taktyki, więcej dzikości, więcej szaleństwa, więcej gry ofensywnej, więcej, powiedziałbym, takiego, nie wiem, zarażenia optymizmem trybun przez zawodnika właśnie biegającego na boku obrony. Tak jak potrafi grać Puchacz. To znaczy, jemu czasami się zdarza, że ktoś mu wrzuci za kołnierz, że ma problem z ustawieniem, natomiast do przodu to jest piłkarz bardzo dobry. I tak, Trabzonspor po pierwsze płaci za wypożyczenie, po drugie akceptuje fakt, że Union nie jest zainteresowany wypożyczeniem z opcją wykupu, tylko to jest po prostu wypożyczenie czasowe do 30 czerwca. Po trzecie mówimy o wyższej pensji Tymka Puchacza w Trabzonie. To jest też w ogóle dziś, można powiedzieć, znak czasów, że piłkarz, który szuka miejsca pracy, bo chce być w reprezentacji, chce grać, dostaje lepsze pieniądze dzisiaj w drużynie, która będzie walczyć o mistrzostwo Turcji, ma wielkie szanse na wygraną z racji jakby sytuacji punktowej, niż w drużynie środka tabeli w Bundeslidze, gdzie tak naprawdę podczas meczów Bundesligi jest zawodnikiem z trybun. Także no, może się okazać, że sezon taki do połowy dosyć jednak nieudany, powiedziałbym, w takiej świadomości kibica, bo ja, obserwując pracę z bliska Fischera, to uważam, że tak. I zaczął inaczej trenować, i się poprawił trochę taktycznie, i zrobił pewne postępy, i zagrał kilka meczów w lidze konferencji, ale to jest wciąż za mało na Bundesligę. Ale myślę, że on dzisiaj, po pół roku w Unionie, mimo wszystko jedzie na wypożyczenie do Trabzonsporu jako lepszy piłkarz niż wtedy, kiedy odchodził z Ekstraklasy. To Mati, tylko żeby uzupełnić to, co mówiłeś, no to mówimy o zespole grającym bardzo ofensywnie, natomiast jak spojrzymy na lewą obronę, to żeby też, jak to ty mówisz, uplastycznić, jak to wygląda na liczbach, to Koybaşi i Trondsen, który teraz jest kontuzjowany, ale i tak był drugim wyborem i zawodnikiem, który raczej nie spełniał oczekiwań, to jako ten zespół grający ofensywnie, ci lewy obrońcy nie mają żadnych liczb.
0 goli, 0 asyst. Jedyna asysta lewego obrońcy to była asysta środkowego obrońcy przestawionego w jednym ze spotkań na lewą obronę, a więc Denswila. Także tam tych liczb z lewej strony nie ma i te liczby musi Tymek Puchacz wprowadzić. I jedną jeszcze rzecz uzupełnię, bo ty mówisz, że pewnie Tymek Puchacz, albo inaczej, nie pewnie, tylko niekoniecznie musi zostać na kolejne lata w Trabzonsporze. Tam w Turcji też będą się zmieniały przepisy, bo dzisiaj w Turcji musi grać minimum 3 Turków. W kolejnym sezonie to już będzie 4 Turków, a w jeszcze następnym sezonie to już będzie 5 Turków. Też ta liga stawia mocno na swoich zawodników. No, wiesz, też za dużo tam nie jest do przebicia, no bo jeśli mówimy, że Kojbaszi zagrał w tym sezonie 12 spotkań, nie ma ani jednej bramki, ani jednej asysty, no to jedno dotknięcie Tymka Puchacza i już wyprzedzi swojego konkurenta w tej rywalizacji. To po pierwsze. Po drugie, jeśli tutaj jakby mówimy o Trabzonsporze, to tak. Na dzień dzisiejszy nie ma mowy o wypożyczeniu z wykupem, tylko jest wypożyczenie czasowe, konkretne do 30 czerwca. No ale przecież znasz realia futbolu, państwo doskonale je znacie i zdajecie sobie sprawę z tego, że jeśli się okaże, że na przestrzeni, nie wiem, 14 meczów, Tymek Puchacz strzeli 3 bramki, zaliczy 7 asyst, no to umówmy się, że pieniądze dla Trabzonu na poziomie 4 miliony euro, 5 milionów euro, to nie jest żaden problem za piłkarza, który jest młody, który może progresować, którego za chwilę można sprzedać. No bo Union się dzisiaj jakby zabezpiecza takim, a nie innym wypożyczeniem, no bo też zdaje sobie sprawę, że ten Puchacz to jest absolutnie w tym topie wydanych pieniędzy w historii transferów całego klubu. I dlatego prawdopodobnie no, nie chcę po pół roku przyznawać się do pomyłki, a być może to jest inaczej, być może oni po prostu wcale tego nie traktują jako pomyłkę, tylko sobie myślą, no nie wiem, no dzisiaj ma topowy czas, gwiezdny czas Gieselman, odpadliśmy z europejskich pucharów, nie ma za dużo tych meczów do rozegrania, facet ma bramki, asysty, dobrze wygląda biegowo, jest odpowiedzialny taktycznie, no nie ma dzisiaj powodów, dla którego trener miałby chęć wpuścić do składu Tymoteusza Puchacza, więc dają chłopakowi szansę, żeby się pojawił w innym klubie, ale tak, ja w tym Trabzonie byłem kilka razy, bo to jest jednak taki klub, który ma polskie tradycje. Grał tam Jacek Cyzio, grał tam Mirek Szymkowiak. Ja w czasie, kiedy odwiedzałem Szymkowiaka, to jeszcze był taki Trabzon, powiedziałbym, mocno namaszczony krajobrazem Azerbejdżanu, gdzie te zwierzęta chodziły po ulicy, gdzie nie było co robić, prawie nikt nie mówił po angielsku. Jak ten Szymkowiak wychodził do miasta, to szło za nim 200 kibiców, on zrobił krok w prawo, to wszyscy robili krok w prawo, krok w lewo, krok w lewo. Wszędzie gdzieś tam proponowano mu darmowe herbatki. Potem następni polscy piłkarze, Arek Głowacki, Paweł Brożek, Piotrek Brożek, Adrian Mierzejewski, no tych zawodników z Polski przez ten Trabzon się jednak przez lata przewinęło. W tej chwili też się miasto zmieniło. Wszystko się zmienia, to się rozwija, także no spoglądając nawet na drużynę, to tak, mamy tam Yunusa Malego, mamy Marka Hamsika w tej drużynie, mamy Jervinho, który przez wiele lat brylował w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, mamy też takiego Greka, chyba się nazywa Basaketas. Nie pamiętam. Ja ci dokładnie zaraz powiem, Bakasetas, no tak się dokładnie nazywa, też bardzo dobry zawodnik. No i myślę, że wiesz, no to też dotknie innego świata, innej szatni. No ja myślę, że Puchacz jest osobą tak sympatyczną, tak kontaktową, tak otwartą do ludzi, że na pewno takie pół roku powinno go rozwinąć i jako piłkarza, i jako człowieka. Mateusz, mamy jeszcze innych zawodników w Turcji. Z Tymkiem połączyć się nie możemy, bo też z nim pisaliśmy. Oni tam cały czas podpisują, badają. Badania, kebaby, Ayram. Myślisz, że kebaby liczby już dzisiaj wjechały? No sobie tam zawsze wjeżdżają kebaby. Dobrze, przenosimy się do Turcji, ale nie do Tymka. Przenosimy się do Konrada Michalaka, wicelidera tabeli. Będziemy mieli lidera w Trabzonie. Mamy także wicelidera, więc Konrada w Konyaspolu. Cześć Konrad. Słyszymy się? Dzień dobry. No, ja was słyszę, a wy? To pięknie, my też słyszymy. Słuchaj, od razu na początku mam do ciebie jedno pytanie, bo musimy zweryfikować pewne fakty rzucone przez Dariusza Mioduskiego. Czy najszybszym piłkarzem w Europie jest Konrad Michalak czy Lirim Kastrati? No, widziałem kilka jakichś takich, nie wiem, czy śmiesznych tweetów, jakieś dotarły do mnie te informacje. Bardziej potraktuję to, myślę, uśmiechem i myślę, że to nie jest dla mnie istotne, aczkolwiek no, trochę śmieszne. Czyli 1-1 na bieżni z Lirimem Kastratim bierzesz?
No myślę, że ciężko, żeby ktoś zorganizował taki pojedynek, ale raczej bym się nie obawiał. Co, ja myślę, że weźmiemy wycinki meczów Konrada Michalaka i nawet jak się nie załapie do kadry Polski w piłkę, to podeślemy trenerowi od sztafety 4x100. Jakby brakowało jednego, jakaś kontuzja przed igrzyskami następnymi, to mamy człowieka. Słuchaj, wygląda na to, że trafiłeś w odpowiednie miejsce na ziemi. Dla siebie. Wie pan co, no wydaje mi się, że jest okej, okay. jest dobry sezon, przede wszystkim jakby dla mnie. Halo? O, tak. Mamy cię. Wie pan co, dla mnie najważniejsze było przede wszystkim, żeby odejść z Rosji, bo byłem zawodnikiem Achmata i byłem na już dwóch wypożyczeniach w sumie, gdzie ciężko było z tego klubu odejść ze względów wiadomych, no nie są to jakby prości ludzie do negocjacji i trzeba było się trochę razem z Mariuszem tutaj nawojować, można powiedzieć. No ale finalnie udało się gdzieś zrobić ten transfer. Też tak jak wcześniej rozmawialiście, bo słyszałem o Tymku, że Trabzonspor płaci za wypożyczenie, jak nie wiem, czy kibice się orientują, ale w Turcji te transfery gotówkowe czy wypożyczenia gotówkowe nie są zbyt popularne ze względu na to, że po prostu kluby wolą brać zawodników za darmo lub którym po prostu kończy się kontrakt. Tak więc ja miałem to doświadczenie, że też odchodziłem na początku na wypożyczenie płatne, bo innej opcji nie było, aczkolwiek teraz się cieszę, że jestem już zawodnikiem Konia Sporu i też za mnie zapłacili, więc jest to dla mnie istotne. Ten początek był ciężki, bo dołączyłem troszkę później i drużyna jakby, jak widać w tym sezonie, spisuje się bardzo dobrze i musiałem mocno czekać na swoje 5 minut. Trener też nie jest skory do zmian, raczej ta jedenastka, która dawała mu punkty, zostawała na boisku, więc musiałem, tak jak powiedziałem, musiałem czekać na swoją szansę i myślę, że udowodniłem swoją wartość na boisku i muszę teraz tylko to potwierdzać, bo jestem na dobrej drodze, żeby grać dużo więcej. Myślę, a też w tym sezonie nam idzie, nie ma co ukrywać, bardzo dobrze, ale każdy ma duże ambicje, żeby to podtrzymać i co, zobaczymy, jak będzie na koniec. A przed sezonem jakie były cele Konia Sporu? Wy mieliście taki cel, że chcecie walczyć o te miejsca pucharowe? Czy dla was też to jest zaskoczeniem, że wam aż tak dobrze idzie, że jesteście wiceliderem tabeli? Dzisiaj 10 punktów straty do Trabzonu, natomiast 3 punkty, jak dobrze pamiętam, przewagi nad Başakşehir'em. Ale 10 nad Besiktasem, 12 nad Galatasaray. No to tak. Trzeba podkreślić, bo tak w Polsce jest ten stereotyp, że zawsze Galata, Fener, Besiktas i Trabzonspor ku Lubu. A tu się okazuje, że Konyaspor, Başakşehir i gdzieś ta mapa jest tutaj pozmieniana tureckiego futbolu. No, myślę, że w Turcji jest tak, że każdy zespół naprawdę ma tych dwóch, trzech zawodników, którym mogą zapłacić naprawdę bardzo duże pieniądze ze względu na to, że po prostu te pieniądze są i kluby mimo, że nie chcą płacić za transfery, to zapłacić dobrze za dobremu zawodnikowi są w stanie. Myślę, że chyba więcej mamy niż 3 punkty przewagi nad Başakşehir, z tego co się nie mylę. Pięć. No, no ale Adam miał mierny z matematyki, to musisz mu wybaczyć. No właśnie, teraz kolejną kolejkę z nimi gramy, więc mam nadzieję, że to drobne potknięcie, które mieliśmy teraz w ten weekend, zmarzymy szybko i wygramy z Başakşehir. No ale tak jak on powiedział, odnośnie tych tureckich marek typu Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, to wiadomo, że te kluby są największe i to nie podlega dyskusji, aczkolwiek myślę, że w tym sezonie po prostu jakoś, no nie wiem, po prostu im nie idzie, chociaż zawodnicy też są dobrzy, na przykład w Besiktasie napastnikiem jest Batshuayi, myślę też bardzo znany zawodnik, no każda drużyna ma naprawdę jakiś dobrych zawodników. Ja w tamtym sezonie miałem też przyjemność grać z Lorikiem Remim i jakby był to mój najlepszy przyjaciel tam i do teraz mamy kontakt, więc też się mogłem dużo nauczyć od niego, bo grał i w Chelsea, i w Lyonie, i naprawdę w wielu klubach, ogromna kariera. Poważnie to był twój kolega dobry? Nie, no to jest, mogę powiedzieć tak, że jakby w Turcji z takich
zawodników, z którym się najbardziej trzymałem, no to z nim, bo jakby mamy też, gramy teraz w innych klubach, a jak mamy jakieś wolne, to się widujemy, także no, mamy cały czas kontakt. Bo wiesz, do czego zmierzam? To był kiedyś jako dzieciak najlepszy kolega syna Jacka Bąka. Jacka Bąka juniora. Oni gdzieś razem grali w trampkarzach Olimpiku Lyon. Myślę, że do dzisiaj trzymają też doskonały kontakt, bo się naprawdę kumpowali. Jacka syn też miał papiery na granie w piłkę, natomiast potem postanowił, że chciałby pracować w piekarni i mówił ojcu, że już nie chce grać w piłkę, tylko że chciałby... A w tym klubie piekarni? nie w tym klubie warszawskim piekarnia, która już nie istnieje, tylko normalnie popracować. Później gdzieś tam trafił do sekcji hokejowej pod Hala Nowy Targa. Dzisiaj się pewnie zajmuje innymi rzeczami, ale on się gdzieś tam wychowywał razem w Lyonie właśnie z Loikiem Remim. Słuchaj, za chwilę wrócimy do tego konia sporu, tylko chciałbym, żebyś nam powiedział twoją opinię na temat właśnie tego wyboru Puchacza, bo ja mam takie wrażenie, że Trabzon z tymi zawodnikami, których wspomniałem, to jest drużyna, która tak strzela najwięcej bramek, jest bardzo ofensywna, czyli Puchaczowi powinna pasować, tracą też najmniej w lidze. Czy twoim zdaniem to jest po pierwsze dobre miejsce, które wybrał Puchacz, po drugie, czy ktoś ich może dogonić w walce o mistrzostwo Turcji? Po trzecie, czy on twoim zdaniem no przy tej kontuzji Norwega i przy tylko jednym rywalu tak naprawdę na lewą stronę defensywy, czy ma realne szanse grania? To znaczy, jakby to jest moje personalne zdanie. Ten zawodnik, który jest kontuzjowany, chyba Denzville, z tego, co rozmawialiście, to ja uważam, że lepszym zawodnikiem jest zdecydowanie ten zawodnik turecki, czyli Kojbaczy. O Tronsena ci chodziło chyba. A, Tronsen, bo tak. Denzville środkowy obrońca. Tak. No to ja uważam, że zdecydowanie lepszym zawodnikiem jest Kojbaczy. Ja też byłem z nim rok właśnie. Lepszym od Tymka? Razem. Lepszym od Tronsena, Nie. Lepszym od Tronsena. Okay. Więc jakby to jest moje zdanie, aczkolwiek jest to bardzo dobry zawodnik, ale myślę, że jak ściągają Tymka i płacą za to pieniądze, to po prostu będzie grał. I tylko jakby w Turcji jest coś takiego, że szczególnie w tych bardzo dużych klubach, że no, trzeba naprawdę w każdym meczu pokazywać się z jak najlepszej strony, bo jakby zaraz jesteś tutaj, a po dwóch samych meczach jesteś tutaj i cała ta nagonka medialna tutaj, jak to funkcjonuje, jaka jest siła tych mediów społecznościowych, to jest no nieprawdopodobne. Ja się z czymś takim wcześniej nie spotkałem, ale myślę, że jest to, tak jak rozmawialiśmy, ja też nie znamy się jakoś dobrze osobiście, kilka razy rozmawialiśmy, ale jakby widzę, jakim jest piłkarzem i uważam, że sobie poradzi. Odnośnie tego, czy jest to dobre miejsce, myślę, że jest to dobre miejsce ze względu na to, że będzie grał przede wszystkim, będzie grał w dobrym klubie, w dobrej lidze. I będzie to dla niego, myślę, fajny krok i fajne przetarcie przed tym. Mam nadzieję, życzę mu, żeby osiągnął jak najwięcej i jeszcze przed większymi klubami. Także ja trzymam kciuki i na pewno będę obserwował. Myślę, że na boisku też się spotkamy i tyle. No. Konrada, czy on się może zakochać w tureckim rapie? Bo wiemy, że on tutaj z wieloma polskimi wykonawcami się przyjaźni. Czy uważasz, że gdzieś ta turecka nuta mu podejdzie, Tymkowi, znając jego gusta muzyczne? No właśnie wiem, teraz chyba polski piłkarz nie może nie mieć kolegi rapera. Tak masz? Tak się utarło. Mam znajomych, ale jakoś nie mam parcia na to takiego za bardzo. Czy może mu się spodobać turecki rap? No nie wiem, z tego chyba co wiem, to z tego co po nim widać, to chyba słucha każdej muzyki, więc na pewno sprawdzi. A wiesz co, ja jeszcze mam takie pytanie odnośnie Tymka, ale już też przechodząc do ciebie. Jak wygląda taki podział, dysonans między ofensywą a defensywą w tej lidze? Bo też wracając jeszcze na chwilę do Tymka, pamiętamy, no jeżeli gdzieś mówimy o jego problemach, to jest gra w defensywie. Tutaj on raczej nie będzie miał okazji do tego, żeby w tej defensywie się wykazać. Czy czego się wymaga od takich bocznych obrońców w tej lidze, a także no, od skrzydłowych, bo ty wiemy, że grasz na skrzydle. To znaczy, no myślę, że można zobaczyć to po europejskich pucharach, że ta defensywa turecka nie jest najlepsza, dlatego, ponieważ te jakby największe kluby atakują większość czasu i myślę, że trenerzy nie do końca przykładają taką wagę, jak powinni do tej defensywy, dlatego też takie wyniki w europejskich pucharach. Takie jest moje zdanie.
aczkolwiek zawsze ten potencjał ofensywny jest ogromny i jakby ta zwrócona uwaga na tą, ofensywę jest bardzo duża, więc myślę, że Tymek jest zawodnikiem ofensywnie dobrze usposobionym, więc myślę, że nie będzie miał jakiegoś większego problemu, żeby się zaaklimatyzować i przedstawić tutaj na tą ligę. A jaka jest dysproporcja? No na pewno ofensywa jest bardzo dobra, natomiast defensywa czasami pozostawia jakieś znaki zapytania, aczkolwiek też to się zmienia na coraz lepsze. Wiadomo, zależy od klubu i trenera głównie i też zawodników, jacy w tym miejscu są. Konrad, wiemy jak szybko biega Alfonso Davies, jak biega Erling Haaland, ile biega Łukasz Piszczek. Czy tobie zmierzono ten najszybszy odcinek w meczu? Z jaką prędkością się poruszasz? Kiedyś na kadrze chyba trener Michniewicz tam mieli jakiś program. Znaczy jesteśmy cały czas jakoś monitorowani przez te programy i jakieś kamizelki, ale z tego co, nie wiem, chyba 36 i 4 miałem, nie wiem, nie pamiętam tam. Wiem, że kiedyś trener Michniewicz pokazywał i 36 i 4. Jakieś... To jest chyba dwie dziesiąte wolniej niż najszybszy sprint w Bundeslidze, właśnie wykonany przez Kanadyjczyka Alfonso Davisa. A słuchaj, u ciebie to się wzięło tak naturalnie, czy też w jakiś sposób pracowałeś nad tą szybkością? Ja jakby wiadomo, no, genetyka to jedno i od zawsze byłem dynamicznym zawodnikiem, aczkolwiek też wkładam jakby w swoje przygotowanie dużo pracy i staram się podchodzić do swojej pracy bardzo profesjonalnie i jeśli też pracuję z trenerem od przygotowania fizycznego, więc jakby no cały czas dbam o ten aspekt, nie tylko dynamiki, ale też takiej, można powiedzieć, siły i wszystkiego wokół, na co mam wpływ. Słuchaj, jakbyś żył w moich czasach, to nie bylibyśmy zadowoleni, jakbyśmy się bawili w policjantów i złodziei, byś był złodziejem, to ciężko by cię było złapać z tym gazem. Słuchaj, tak popatrzyłem na ten twój zespół, no tam jest kilku ciekawych piłkarzy. Bośniak Hadzi Ahmetowicz, który grał z Polską, są Albańczycy, Czekici i przede wszystkim ten z przodu Cikalesi, z którym no naprawdę nasi stoperzy na narodowym mieli problemy, bo pamiętamy, on w tym rewanżu w Albanii nie mógł grać chyba z powodu koronawirusa, z tego co pamiętam. No, nie jest to najsłabszy grajcar na dziewiątce. To znaczy myślę, że jeszcze jest tu jeden taki zawodnik, który przyszedł z Olympiakosu, też reprezentant Egiptu, Ahmed Hassan i też bardzo dobry zawodnik. W sumie jestem pierwszy raz w takiej drużynie, gdzie nie ma takiej, można powiedzieć, gwiazdy. Jakby cały zespół jest tak jakby zbalansowany, że nie ma takiej osoby, która, nie wiem, ma jakąś mega bogatą karierę, czy grała w nie wiadomo jakich klubach, tylko jest bardziej to na zasadzie takiego team spiritu i mamy naprawdę fajną, młodą jak na Turcję i w ogóle młodą kadrę, bo młodzi zawodnicy uważam grają, wiadomo, jest kilku starszych, ale generalnie jesteśmy młodą drużyną. Mamy młodego trenera, który też ma dużą ambicję, żeby wygrywać, więc myślę, że jakoś też przyszedł nowy prezydent, który też jest młody i jakby wszystko jakoś w tym sezonie się zazębiło, każdy chce zwyciężać i no i fajnie idzie na razie. Słuchaj, pamiętają polskiego szybkiego skrzydłowego w Sivasporze, Kamila Grosickiego. Teraz jest tutaj błyskawica kolejna z Polski, Konrad Michalak. Powiedz nam, jak Miacho, jak Koniaspor, co tam się dzieje, co tam warto zwiedzić i też opowiedz nam może tutaj dwa słowa o tym, jak wygląda to życie drużyny. Czy trzymacie się razem, czy nie wiem, zapraszają was obcokrajowców gdzieś Turcy, czy gdzieś coś was zachwyca w tej tureckiej kulturze, jak wygląda kuchnia, czy gdzieś no i tradycyjnie kebabik, ajram, czy jecie po europejsku, jak wyglądają te sprawy związane no też z kwestiami religijnymi, z tym postem długim. Kebaby lepsze w Turcji czy w Warszawie? Bo jednak większość mówi, że w Warszawie lepsze kebaby niż w Turcji. O miasto nie jest jakieś super. Nie jest to Ankara, czy Stambuł, czy Izmir, czy jakieś inne fajne miasto. Aczkolwiek jest dobrze położony, jest duże, jakby to co potrzebuję, to mam. Ja też nie jestem jakoś bardzo wymagający, jeśli chodzi o te sprawy. Uważam, że klub jest bardzo dobry. Nie byłem w lepszym, mi się wydaje, jeśli chodzi o infrastrukturę. Mamy 3-4 boiska takie
jakby no dywany, jakby całe... No słuchaj, jak Turcja, to dywany. No. cały kompleks też jest super. Też fajni zawodnicy tutaj byli, bo i Samuel Eto'o tutaj grał i wielu jakichś innych. Także naprawdę fajny klub i ja jestem zadowolony i dobrze się tutaj czuję. A co do kolejnych pytań, to ja już się przyzwyczaiłem do tej kultury muzułmańskiej i nie przeszkadza mi to, że czasami w nocy słyszę, jak meczet jest nawoływanie do modlitwy, więc jakby już z tym, już do tego przywykłem. A odnośnie innych rzeczy typu jedzenie, no to wiadomo, jakby tutaj są jakieś ich przyzwyczajenia i lubią też pojeść te swoje tureckie desery czy mięso. Bardzo dużo mięsa tutaj jedzą, więc ja jakby mam swoją dietę i trzymam się tego, co... A ty jesteś weganinem, tak? Nie. Ale jakbym jadł tak jak niektórzy, no to może by ciężko było biegać. To 32 na godzinę, nie 36. Powiedz, ile tych herbatek dziennie? A herbatę lubię akurat wypić. Tutaj jest nawet taki zwyczaj, że czasami jak jestem w restauracji z jakimiś właśnie osobami z Turcji, czy to z piłki, czy poza piłką, to jest tak, że czasami podczas rozmowy ta herbata wystygnie, oni nie wezmą nawet łyka i zmieniają tę herbatę, więc czasami podczas jednego obiadu czy kolacji może być 5-6 herbat tych małych wypitych, także to jest taki ich zwyczaj. Możesz powiedzieć, że się zakochałeś w Turcji, że uczysz się języka, że to jest no, dzisiaj gdzieś takie miejsce, które już masz w serduchu? Bo zobacz, jak ty krótko byłeś w Rosji, a języka błyskawicznie się nauczyłeś, bo ja pamiętam, że bardzo szybko zacząłeś udzielać w języku rosyjskim wywiadów. To znaczy, no, znam rosyjski, staram się, też mam znajomych z Rosji, z Sebą Szymańskim też czasami rozmawiamy po rosyjsku, żeby nie zapomnieć tego języka, bo jednak włożyłem trochę pracy, żeby się go nauczyć, więc staram się podtrzymywać. Czy chcesz powiedzieć, że dzwonisz do Szymańskiego, rozmawiacie po rosyjsku? Nie, czasami jak się widzimy, to trochę rozmawiamy. Często rozmawiamy na FaceTime, więc też czasami sobie porozmawiamy czy pożartujemy po rosyjsku. Odnośnie tureckiego, to umiem podstawy. Jakby dogadam się to, co potrzebuję, więc z tym nie mam problemu. Brałem na początku lekcje, ale to znaczy przez pierwszy rok nie uczyłem się w ogóle, bo nie wiedziałem też, że tyle tu zostanę, byłem wypożyczony, więc nawet nie podejmowałem za bardzo jakichś kroków w tym kierunku, tylko to, co gdzieś usłyszałem. Natomiast tutaj jak przyszedłem, podpisałem dłuższy kontrakt, no to powiedziałem sobie, że dobra, no, znam jakby podstawy tego, ale chciałbym nauczyć się coś więcej i wziąłem lekcję, aczkolwiek jakoś uczyłem się z angielskiego na turecki i no nie wiem, nie byłem jakoś, nie porwały mnie te lekcje, więc muszę znaleźć po prostu innego nauczyciela, który jakoś ciekawie to poprowadzi i mnie do tego zachęci, ale rozmawiam tutaj z chłopakami czy z trenerami po turecku, jestem w stanie przyswoić te podstawowe informacje piłkarskie szczególnie, więc na pewno jest to duże ułatwienie. Słuchaj, to powiedz nam na koniec jeszcze, czy dzisiaj płoną kanały telewizyjne. Czy płoną kanały telewizyjne, bo jednak ja dawno nie pamiętam takiej sytuacji. Z tego, co tutaj czytam, to dosłownie kilka godzin temu został zwolniony z Galatasaray Fatih Terim, który miał dobre wyniki w Lidze Europy, który miał wsparcie prezydenta, odmówił roli dyrektora sportowego, zwolniono legendę trenerskiej ławki w Turcji i chyba w tej chwili mamy bezkrólewie na trzech ławkach wielkich klubów, Fenerbahce, Besiktas i Galatasaray. No tu jest właśnie taki problem, że trenerzy i zawodnicy są dosyć szybko wymieniani, jak nie spełniają oczekiwań, więc tak jak powiedziałem, możesz mieć super sezon, a przegrasz 4 mecze z rzędu i nie macie w klubie, także tak tutaj to trochę funkcjonuje. Wiesz co, ja skończyłem trening dopiero, więc od razu się z wami połączyłem. Nawet nie miałem okazji tego zobaczyć, więc trochę mnie też zszokowała ta informacja, bo wiem ile, jaką ikoną w Turcji jest ten trener, ale na pewno myślę, że jak pójdę na obiad, to wszystkie telewizory będą huczeć i będą
rozmawiać o tym, myślę, tygodniami. Słuchaj, bo to jest jednak niesamowite, że ta Liga Turecka, tak, jest trochę lepsza, trochę gorsza. Był czas, gdzie grały dwa zespoły w Champions League. Potem może być troszkę większy kryzys, ale to jest w ogóle niesamowite, że oni są jak Sport Center w Stanach Zjednoczonych, że dwa kanały dzień w dzień cały czas jadą z tymi newsami, fake newsami, spekulacjami, plotkami, fragmenty treningów pokazywane teraz, w telewizji. Nawet teraz wchodzisz w internet, no, ile masz fot Tymka Puchacza, relacja na żywo. To jest nieprawdopodobne. No ja już nie mówię o tych fanatykach, Imperium i tak dalej, ale to, co się dzieje na tych kanałach telewizyjnych, to jest szok. No to jest w ogóle taka koniunktura ligi, zainteresowanie piłką, że chyba nie ma osoby, żeby się piłką nie interesowała. Nie no, słuchałem, jak mówiłeś o tym, że chyba Mirek Szymkowiak, że chodzili za nim 200 osób w prawo, 200 osób w lewo, to myślę, że odnośnie tego niewiele się zmieni. Ja mieszkałem w Rize, więc 30 minut od Trabzonu, zawsze stamtąd lataliśmy na mecze. Nie jest to może jakieś rewelacyjne miasto, ale jakby fanatyzm kibiców, szczególnie tych dużych drużyn, to jest... nie wiem, coś nieprawdopodobnego. Tutaj też ostatnio po meczu, jak wyjeżdżałem ze stadionu, kibice otwierają ci auta, trzaszczą za klamkę, każdy chce zdjęcie, każdy chce koszulkę. Nie musisz być jakimś turbo dużym piłkarzem. Wystarczy po prostu, że oddajesz serce i grasz super dla klubu, to jesteś uwielbiany, aczkolwiek też możesz być w sekundę znienawidzony, tak jak powiedziałem. Słuchaj, to muszę ci powiedzieć na koniec anegdotkę, bo ja byłem u Mirka Szymkowiaka dzień przed finałem Ligi Mistrzów Liverpool-Milan. Słynna anegdota z samolotem? Tak, i troszeczkę tam, wiesz, posiedzieliśmy długo, Mirek nas nie chciał wypuścić i zaspałem na samolot, a miałem komentować finał. No i samolot, powiedzmy, że odlatywał 11, była 10:15 i spokojnie, no polecicie. Ja mówię, no jak polecimy? Przez 10:15, 25 minut na lotnisko, przyjechaliśmy. Poszedł zagadać do tych wszystkich służb granicznych, do tych ludzi pracujących w liniach lotniczych. Mówi, dobra, spokojnie, zrobimy parę zdjęć. Zrobił parę zdjęć. Nagle się, wiesz, przewaliły te nazwy z godzinami, pokazało się Stambuł, 20 minut delay, odprawili nas elegancko, podwieźli pod samolot, Mirek zrobił parę zdjęć i 11:20 samolot spokojnie odleciał do Stambułu i nikt nie protestował. Także no, moc piłkarza w Turcji jest niesamowita. No myślę, że jak grasz dobrze, to no, masz dobre życie po prostu. Konrad, dzięki wielkie za dzisiaj. Moglibyśmy pewnie tak gadać z godzinę, ze dwie, ale program też jest... Redere, konia z porku lubu. Trzymaj się, będziemy śledzili i sprawdzali, jak ci idzie. Dziękujemy bardzo. Dobrego, dzięki. Cześć, ciao. Mateusz, to z Turcji powolutku, a nawet błyskawicznie przechodzimy do innych rejonów Europy. Za chwilę też będziemy mieli połączenie z Maxem Strykiem, pewnie trochę porozmawiamy. Lecimy szybko środkiem pomocy, Kiwiorem i kończmy Strykiem. Tak, środkiem pomocy. Może na początek w ogóle zobaczmy, jak szło w ten weekend naszym zawodnikom. Tutaj mamy też środek pomocy, który się wyróżnił, bo był gol Jakuba Modera, a także do tego wszystkiego asysta. Gol i asysta ostatecznie Mateusza Bogusza. Ta druga asysta oficjalnie niedopisana Mateuszowi Boguszowi. Do tego oczywiście jeszcze gole Mariusza Stępińskiego i Roberta Lewandowskiego. Czyste konto, przepraszam, obroniony rzut karny Wojciecha Szczęstego, a także bramka samobójcza Jana Bednarka w Pucharze. Bardzo dobre dwa mecze, jeżeli chodzi o tych dwóch pierwszych zawodników. Kuba Moder oglądaliśmy tutaj z Maćkiem Turskim przed naszym programem o Pucharze Narodów Afryki. Bardzo dobry mecz, dynamiczny, wchodził między linię, też grał na dwóch pozycjach, na początku bliżej lewej strony, później przestawiony trochę wyżej, bliżej prawej, także widać też, jak uniwersalnym zawodnikiem jest Jakub Moder, a też przy wyjeździe na Puchar Narodów Afryki Bisumy, ewentualnej sprzedaży, bo też możliwe, że Aston Villa kupi Bisumę, no to myślę, że tam w środku pola to miejsce dla Kuby Modera będzie. Kuba idzie do przodu. Kuba jest piłkarzem, który ma coś takiego niepolskiego w swoim stylu grania. Wydaje mi się, że to jest chłopak, który tak ma wielką odwagę, głowę cały czas podniesioną do góry, chce grać do przodu. Czasami mu się tam zdarzają błędy w ustawieniu. Gdzieś tam opuści pozycję, której wymaga od niego trener, ale ma odwagę wejścia w akcję, ma odwagę dryblingu, szuka uderzenia jakby w pierwszej myśli, potem dopiero gdzieś ta druga myśl to jest podanie. Także ja mam nadzieję, wiem, że jest wielka rzesza fanów w Polsce, czy Manchester United, czy Liverpoolu,
czy Arsenalu, czy Chelsea, ale no, przyjemniej by było, gdyby się czekało na weekend Premier League w kontekście Brighton, gdzie będziemy mieć na przykład dwóch Polaków w środkowej strefie boiska. Tak sobie to, wiesz, patrzę na to oczami wyobraźni, Moder i Kozłowski co tydzień, to mam takie wrażenie, że Brighton to w ogóle byłby jak kiedyś Wolfsburg czy Cottbus, czy Schalke, gdzie wychodziło trzech bądź dwóch Polaków i każdy czekałby z wielkim zainteresowaniem i cierpliwością na kolejny mecz Brighton. Także brawo Moder, tak samo brawo Bogusz. Wydaje mi się, że zaczyna się ta druga liga hiszpańska powolutku dla niego robić za ciasna. No, też zobaczmy, jaki progres, bo w poprzednim sezonie w Logronie jest tam gdzieś nie mógł się przebić. Też jak nam mówił tutaj w programie, nie do końca drużyna jemu pasująca stylowo, bardziej grająca defensywnie niż ofensywnie. Jedna asysta, jeden gol, a w tym sezonie to już mamy cztery gole i sześć asyst. Pamiętam te osiągnięcia w drugiej lidze Osasuny, Pampeluna, Mirka Trzeciaka. Pamiętam też nieprawdopodobną statystykę Wojtka Kowalczyka, kiedy był wypożyczony z Betisu do Las Palmas, ale to było 20 kilka lat temu już. Dzisiaj mówimy o polskim piłkarzu, który nie jest bramkarzem, który nie jest stoperem, który jest zawodnikiem ofensywnym, kreującym. To, o czym mówisz, 4 bramki, 6 asyst. Ja nie wiem, czy się druga liga dla niego robi za ciasna, ale być może no, za chwilę to będzie też jakby chęć grania w dużo lepszym klubie, który będzie miał realne szanse awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zobaczymy, jaka będzie decyzja Leeds, bo jednak pamiętajmy, on jest zawodnikiem tylko wypożyczonym. A może to będzie właściwy już czas, żeby Bielsa po prostu postawił na tego zawodnika. I tak byłoby to też fantastyczne, gdyby na przykład, nie wiem, w jednym sezonie... Ale marzysz dzisiaj. Nie, no marzę, bo pamiętaj, że dzisiaj jednak są potrzebne te punkty do grania w Premier League. Także ja się może rozmarzyłem, ale dlaczego mam zabierać dzisiaj szansę, nie wiem, Kozłowskiemu na grę w Brighton i Boguszowi na grę w Leeds? Jasne, że tak. Słuchaj, tutaj mówiliśmy o tym, że za ciasna druga liga, no raczej z Ibizą będzie ciężko awans, bo teraz już tracą 6 punktów fazy play-off. Adaś, to jakbyś się załapał do drugiej ligi, do klubu Ibiza, no nie, to byś robił wszystko, żeby tam nie wyjeżdżać, no ale Bogusz jest profesjonalistą. Słuchaj, przenosimy się do Włoch na chwilę, też piękne tereny, piękne kraje. Specja, tam mamy dwóch Polaków, którzy zaczęli grać regularnie, rozpędzają się, można powiedzieć, z meczu na mecz. Najpierw chciałem trochę o Kiwiorze porozmawiać, bo to zawodnik, który debiutował w meczu z Interem Mediolan, w meczu, w którym grał na pozycji stopera. Później w kolejnym spotkaniu nie zagrał i wszedł w meczu z Romą w 17 minucie do środka pola, bo tam przydarzyła się kontuzja jednego z zawodników w tym spotkaniu. No i ostatecznie Thiago Motta podjął decyzję, że to będzie zawodnik, który będzie grał na szóstce, a więc na defensywnym pomocniku. On bardzo dobrze ostatnio radzi sobie też z wyprowadzaniem piłki. Tylko to jest ciekawostka. Dlaczego on chce, żeby grał na szóstce? To nie jest tak, że chce mu zmienić pozycję, przekwalifikować go ze środkowego obrońcy, w tym przypadku półlewego, bo gra Specja trójką obrońców i na półlewym miał grać jako naturalnie lewonożny zawodnik Kiwior. To nie jest tak, że chce go przekwalifikować. Po prostu jego zdaniem... Specja w ostatnich meczach wychodzi 1-4-3-3. Tak, ale generalnie docelowo, jak rozmawiałem, no to Thiago Motta jednak chce, żeby grali trójką i żeby półlewym był Kiwior. Natomiast dlaczego on gra na szóstce? Thiago Motta stwierdził, że jeżeli ma środkowych obrońców, to środkowy obrońca musi dowodzić. A niestety Jakub Kiwior też tak naturalnie jest gdzieś skrytym zawodnikiem. To nie jest zawodnik, który w szatni będzie dowodził, a przede wszystkim też ma problemy z językiem. Ma problem z językiem angielskim, ma problem z językiem włoskim. W tej chwili uczy się tego drugiego, no co naturalne, bo chce mówić dobrze po włosku. Natomiast Thiago Motta jest pod wrażeniem jego umiejętności i stwierdził, że na treningu naprawdę wygląda na tyle dobrze, że po prostu będzie mu szukał miejsca na boisku tylko po to, żeby grał, a później ewentualnie, jak dojdą te umiejętności werbalne, umiejętności dowodzenia zespołem, przestawi go na swoją pozycję, czy to w czwórce, czy to w trójce jako półlewego. No tak, no chyba z tego co pamiętam, Nicolau i Erlich grają jako środkowi obrońcy, Kiwior przed nimi. Ma obok siebie też po lewej stronie Arkarece. No to jest na pewno znacząca informacja, że chłopak, który szedł z Ligi Słowackiej, jednak dosyć szybko wchodzi
do normalnego futbolu, bo tak trzeba nawet definiować dzisiaj Specję. Wiadomo, że to nie jest drużyna, która walczy o europejskie puchary, tylko o utrzymanie w Serie A, ale daj Boże każdemu młodemu polskiemu piłkarzowi, żeby przyszedł do klubu, dosyć szybko wywalczył miejsce w składzie i jeszcze dzisiaj był wystawiony nie na swojej pozycji z tych powodów, o których mówisz. No, zastanawiam się, jak on zrozumiał te inwektywy w tym klubie. Podobno więcej rozumie niż mówi. No to, widzisz, coś tam musiał zrozumieć, skoro wiesz, tam zrobił porządek z tym delikwentem, gdzie dużo się mówiło. Nie, ale to była trochę inna podobno historia. To przede wszystkim nie wydarzyło się w święta, tylko wydarzyło się chyba jakoś koło Nowego Roku i nie było żadnego pobicia czy też pchnięcia policjanta, tylko jakieś osoby z zewnątrz, tam drobna jakaś sprzeczka. Okay. Także też z tego względu Kiwior dalej gra w klubie, bo normalnie pewnie kluby, słuchaj, wyciągną jakieś konsekwencje. Dla mnie istotne jest, że mimo problemów językowych Kiwior jest skuteczny na boisku i poza nim. Tak, tam problemy delikatne, prywatne. Słuchaj, to jeszcze, żeby tylko skończyć temat, oglądaliśmy obaj mecz Szymona Żurkowskiego. Szymon Żurkowski, który od zawsze pokazywał, że jest zawodnikiem, no, który fizycznie praktycznie no, żadna liga nie będzie mu od tej strony straszna. Tutaj też w tym meczu, chociaż wysoko przegranym z Sassuolo, było to widać. Natomiast no, taki mecz przeciętny, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że w drugiej połowie wyszedł na to spotkanie z opaską kapitana. No tak, nie no, Szymon zawsze miał myślę, że kilka takich przymiotów, które są charakterystyczne dla niego. Po pierwsze, no to widać, że wydolnościowo to jest zawodnik bardzo dobry. Dużo biegający, ambitny, charakterny, walczący i to też było widać w tym spotkaniu. No ten mecz gdzieś zaczął się wymykać spod kontroli w momencie czerwonej kartki. Tak. Bo wcześniej ten mecz był bardzo wyrównany i sytuacje były z jednej i z drugiej strony. No natomiast grające w dziesiątkę Empoli to za dużo już nie mogło tam skórać w rywalizacji z Sassuolo, który jednak ma zdecydowanie lepszych piłkarzy na poszczególnych pozycjach, ale umówmy się, no dla Empoli jednak priorytetem jest utrzymanie Serie A, utrzymanie gdzieś tego poziomu, bycie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. I dla mnie jest ważne, że jednak Żurkowski praktycznie w tej chwili gra w każdym meczu, jest piłkarzem podstawowym. Nie wiem, czy tego przeliczę do reprezentacji, bo to też będzie zależało jakby od spojrzenia nowego selekcjonera na profil piłkarza. Ale mocno się zgłosił. Paulo Sousa na pewno szukał piłkarzy troszeczkę innych, którzy grają trochę inaczej w piłkę. Natomiast niewykluczone, że jak do reprezentacji wróci Adam Nawałka albo przyjdzie jakiś inny trener, to doceni te możliwości Żurkowskiego, bo to jest piłkarz perspektywiczny. To jest jednak piłkarz, z którego polska piłka może mieć pożytek na lata. To jest piłkarz, którego niektórzy dziennikarze widzieli nawet w pierwszym składzie na pierwszy mecz Mundialu 2018. No, no dzisiaj Żurkowski moim zdaniem swoim profesjonalizmem, pokorą, pracą, uporaniem się z problemami zdrowotnymi, przebiciem w tej hierarchii klubu daje wyraźny sygnał, warto mnie obserwować, jestem do dyspozycji i być może za chwilę doczekamy się powołania do reprezentacji. To odnośnie Żurkowskiego jeszcze szybka zagadka dla ciebie. Jaki sport wcześniej uprawiał Szymon Żurkowski? Jaki sport? Amerykański. Amerykański. Koszykówkę? Nie, baseball. Baseball. On grał w baseball, jego bracia grali w baseball. Bracia, z czego pamiętam, jak z nim kiedyś rozmawiałem jeszcze w czasach, jak grał w U21, to w ogóle grali w kadrze. On albo się ocierał, Szymon mówię, albo się ocierał, albo nawet grał w jakichś młodzieżowych reprezentacjach. Także no tutaj... Czy trafiłby tym kijem w piłkę? Trafiłby. Okay. Tak. Tutaj jakby on miał jakieś problemy na mieście i miał kij baseballowy, no to przy sobie, to nie byłoby mocny. Słuchaj, nie promuj do żadnej przemocy. Być może się uda nam Żurkowskim połączyć, którym z następnych programów, ale zapytamy go wtedy o bazy. Lecimy trochę bardziej na północ. Będziemy teraz na Wyspach, a więc łączenie z Maksymilianem Stryjkiem, bramkarzem Livingstone. Cześć, Max. Witam serdecznie. No, słuchaj, w Turcji internet trochę lepszy mają, ale dobrze się słyszymy. Ten sezon, musimy powiedzieć tak, zaczął się dla was bardzo słabo. 12 miejsce, czyli ostatnie przez jakieś 6-7 kolejek. Natomiast przytrafił się ten mecz z Celticiem Glasgow, który wygraliście 1-0. Kolejny mecz gdzieś tam po kilku kolejkach z Celticiem zremisowany 0-0. Ty w ogóle masz kapitalną tę passę meczów z Celticiem i teraz gdzieś kręcicie się koło 8 miejsca. Natomiast no, to jest słabszy wynik niż w poprzednim sezonie, w którym byliście w tej grupie mistrzowskiej.
Polskiej. Jak to będzie teraz wyglądało? Będzie ta walka o tę grupę mistrzowską, do której aktualnie tracicie 6 punktów? Moim zdaniem na pewno będziemy walczyć o to, żeby znaleźć się w tej szóstce. Myślę, że Livingston nie ma większych ambicji, żeby aspirować o miejsce w europejskich pucharach. Więc naszym celem od początku było utrzymanie. Myślę, że jest to realne, żebyśmy zdobyli, weszli do tej pierwszej szóstki. No, na razie znajdujemy się na 8 pozycji. Zaczynamy mecze grać 18 stycznia. Gramy z Dundee FC, które jest tam jeszcze za nami, więc bardzo ważny mecz dla nas. No, trzeba po prostu koncentrować się na każdym meczu pojedynczo, wygrywać mecze. No i zobaczymy, co się zdarzy. Tak? U ciebie 6 czystych kont w tym sezonie, natomiast pamiętamy, że przedłużyłeś kontrakt, co pewnie wiąże się z jakimiś lepszymi warunkami, a przede wszystkim ewentualną wpisaną klauzulą odstępnego przy twoim transferze. I pytanie, czy to, że ten kontrakt podpisałeś, zmienia to, że za pół roku, czyli w czerwcu, chciałbyś zmienić klub? Czy to gdzieś oznacza, że na dłużej zostaniesz w Livingston? Nie, rozmawiałem z klubem, znaleźliśmy konsensus i po prostu umówiliśmy się tak, że przedłużam kontrakt. Czyli chodziło tylko o klauzulę? Sprzedać. Tak, chodziło o klauzulę i głównie o zabezpieczenie klubu. I tak miałem wpisane w zeszłym kontrakcie, że klub miał opcję przedłużenia mojego kontraktu, więc i tak bym został w Livingston na kolejny rok, no, przynajmniej na rok, więc... Klub zabezpieczył się, ja też się zabezpieczyłem w jakiś sposób finansowo, ale moje ambicje są większe niż Livingston. No i mam nadzieję, że w czerwcu coś się wydarzy, tak, żeby pójść gdzieś wyżej, gdzieś zaistnieć w większej lidze. Max, zanim przejdziemy do tych spraw transferowych, to muszę cię zapytać, czy ty też masz taką swoją lodówkę, jak Rafał Gikiewicz, który gdzieś tam wypisuje sobie cele na kolejny sezon. On w tej chwili, chyba z tego co pamiętam, ma 3 albo 4 czyste konta w Bundeslidze. Patrz, jak gra w Augsburg, to raczej nie zrealizuje celu lodówkowego, bo wpisał sobie 11 czystych kont w tym sezonie. Adaś tutaj mówi, że ma 6 czystych kont w lidze, do tego trzeba dołożyć 2 czyste konta w pucharze ligi, także 8 razy na 0 z tyłu, co jest chyba osiągnięciem niezłym. Czy masz też swój cel czystych kont na ten sezon i czy też masz taką słynną lodówkę? Nie, nie mam takiej lodówki, ale oczywiście jakiś cel przed sezonem sobie postawiłem. W zeszłym sezonie chyba miałem 15 czystych kont w 23 meczach, więc coś takiego, 13 albo 14, już nie pamiętam. Ale w zeszłym sezonie nawet nie liczyłem na to, że tak dobrze mi pójdzie. W tym sezonie myślałem, że co trzeci mecz, żeby łapać czyste konto. No i jak na razie to mniej więcej tak się sprawdza. No więc chciałbym mniej więcej, żebym właśnie około 12 czystych kont to było w tym sezonie. No i mam nadzieję, że jeszcze trochę meczów zostało nam do końca, więc mam nadzieję, że to jest... wykonalne. Słuchaj, kto jest najlepszym bramkarzem Ligi Szkockiej? I uwaga, gwiazdka, można oddać głos na siebie. No, to oczywiście, że ja. A kto na drugim i trzecim miejscu, jeśli chodzi o Kipas? Nie, no oczywiście żartuję sobie. No, jest paru w Szkocji. No jest Joe Hart przede wszystkim, tak, który przyszedł z Tottenhamu. Jest Craig Gordon, który pomimo swojego wieku jeszcze... Aha. Przedłużył teraz kontrakt o kolejne 2 lata, więc no, reprezentant Szkocji jest też bardzo dobrym bramkarzem. Jest Alan McGregor w Rangersach, który też pomimo wieku jest no, dobrym bramkarzem, też nie da się ukryć. No, zagrał w Premier League tam parę, no, chyba 200 meczów, coś takiego. Więc no, tylko że też trzeba pamiętać, że właśnie to są już starsi bramkarze, więc... No, poziom bramkarski w lidze jest dobry, tylko trzeba już patrzeć na to, że trzeba szukać nowych rozwiązań. Słuchaj, a tak z perspektywy czasu, to uważasz, że Szkocja jako liga, Scottish League, to uważasz, że to jest dobre dzisiaj miejsce dla
dla młodego polskiego piłkarza, który powiedzmy, no nie wiem, no nie jest na tym topie, nie ociera się o reprezentację, nie ma mocnego agenta, który gdzieś go parkuje w bardzo dobrym klubie z dużą pensją, to jest fajne miejsce do rozwoju, czy jednak to jest wszystko dosyć limitowane? Nie, myślę, że jest to dobre miejsce do rozwoju jak najbardziej, ponieważ kluby angielskie przede wszystkim traktują Szkocję jako taki, można powiedzieć, supermarket, tak? I mogą kupić tanio zawodników, dobrych zawodników, którzy gdzieś tam już zagrali, tak? Więc mało to jest możliwe takich klubów jak Celtic czy Rangers, którzy zawsze grają w europejskich pucharach, więc na pewno jest to dobre miejsce, żeby zaistnieć i wywołać swoje nazwisko. I przypominam sobie naszą rozmowę kilka tygodni temu. Wtedy rozmawialiśmy o tym, że być może będziesz mierzył w Ligę Rosyjską, w ten rynek. Czy coś się na dziś ruszyło? Czy jesteśmy czegoś bliżej? Rosja, Anglia, czy o! Ojojoj. Zaczął się poważny temat, nie? To od razu uciekłem. Mamy połączenie, czy jak to wygląda? Okej, czyli pogadajcie chwilę. Musimy. Słuchaj, to Mati, to może błyskawicznie sobie przejdziemy do tych nazwisk, które jeszcze chciałem ruszyć, których nie poruszaliście w Mocy Futbolu, a także nie ruszą pewnie w Kurwa Sud. Łukasz Teodorczyk przechodzi w wieku 30 lat do Vicenza, a więc do zespołu ostatniego Serie B. No i w tym momencie to jest chyba taki ostatni dzwonek na to, żeby tę karierę odbudować. Patrzę sobie na to, jak wyglądają dzisiaj najlepsi strzelcy tego klubu. No to najlepszym strzelcem tego klubu jest Federico Proja, który ma 3 gole, ale jest to środkowy pomocnik. A Majorini, a więc najlepszy ich napastnik, ma tylko gole 2. No to tutaj, jeżeli Łukasz Teodorczyk się nie przebije, to będzie naprawdę ciężko. Ostatni mecz Łukasza Teodorczyka rozegrany 17 kwietnia w mojej urodziny, a w lutym 3 lutego ostatnia bramka. No, wiesz, życie i to jeszcze w Szalerła oczywiście. Życie napastnika czasami jest trudne. Pamiętamy ten czas Teodorczyka, gdzie praktycznie ile razy dotknął piłki, to ta lądowała w siatce i wydawało się, że on jest gdzieś takim bezpośrednim zapleczem Roberta Lewandowskiego i Arka Milika. Dzisiaj to się zmieniło. Gdzieś to grono reprezentacyjnych napastników zdecydowanie się poszerzyło. Wyjechał na zachód Krzysiek Piątek, pojawił się w kadrze Adam Buksa, niesamowity postęp zrobił Karol Świderski, więc na dziś ta kadra i pewnie już na stałe dla Łukasza Teodorczyka jest zamknięta. Natomiast no nie zawsze też reprezentacja ma być jakby miarą satysfakcji z wykonywanego zawodu. Ja sądzę, że gdzieś z rodziną, ze swoim agentem przeanalizował za i przeciw Teodorczyk. On zdawał sobie sprawę, że może przyjść do Polski, bo tutaj ponoć były oferty z ekstraklasy. Natomiast no też wiele przypadków w historii uczy, że jak ktoś jeszcze może grać za granicą, może żyć za granicą. Wydaje mi się, że Włochy to są świetnym miejscem do życia. No to też nie ma większego sensu na siłę wracać do Polski, gdzie każdy by od pierwszego meczu oczekiwał, że Teodorczyk wejdzie, sobie poda, przedrybluje 5 i sam strzeli. Jak nie będzie miał na koniec sezonu 10 bramek, to powiedzą, dziad nie nadaje się, za stary, po co go było brać. No, tak niestety często spoglądamy na tych zawodników wracających za granicę. Natomiast wybór ryzykowny pod tym kątem, że Vicenza to w tej chwili może ostatni zespół, 9 punktów. Ale co może gorszego, i 13 do bezpiecznego. No tak, no umówmy się, no Pisa, Monza, Benevento, Lecce czy Cremonese to dzisiaj nie patrzą na Teodorczyka, tylko szukają Buksy i innych napastników, którzy mogą dać im awans, czy na takie, nie wiem, Benevento ma Lapadule, prawda? Natomiast no dzisiaj, jeśli przyjdzie Teodorczyk, strzeli 6-7 bramek, drużyna się utrzyma w Serie B, no to będzie traktowany jak król, jakby zrobił awans z tym zespołem. Jak mu nie wyjdzie, nie złapie placu i nie strzeli goli w Vicenzie, no to można powiedzieć, że po prostu no będzie to jakieś potwierdzenie tego, że te ostatnie miesiące są no jakimś tam zjazdem, prawda? No są trudne w jego życiu sportowym. Trzeba też na pewno sprawdzić, jak się zabezpieczył Teodorczyk w przypadku ewentualnego spadku. Dobrze, Maksymilian Stryjek zadzwonił do swojego menadżera, przeanalizował, jak to wszystko wygląda. No to co mogę powiedzieć? Co nam możesz powiedzieć o Rosji? O Rosji? Duży kraj. Ja bym chciał tam grać. Ale już teraz, czy później? Czy coś się ruszyło? Max, powiedz szczerze, czy coś się ruszyło w kwestii transferu?
Nie, rozmawiałem ze swoim agentem. W styczniu raczej nic się nie wydarzy. Jeśli chodzi o letnie okienko transferowe, no to rozmawialiśmy o tym, żeby no do Anglii najprawdopodobniej będę wracać, ale jeszcze nie wiadomo. Czas pokaże. No jeśli chodzi o Rosję, no to w przyszłości chciałbym rzeczywiście tam grać i jestem po prostu zafascynowany tą kulturą rosyjską, ligą rosyjską i bardzo bym chciał tam w przyszłości się znaleźć, no ale jeszcze nie teraz. Myślę, że to nie jest czas na to, żeby tam lecieć. A skąd się ta fascynacja wzięła, bo to w ogóle zastanawiające? No jak byłem mały, no to oglądaliśmy dużo rosyjskich bajek z braćmi, ponieważ no, tylko takie można było. Wielki dostać. Zając. Wielki zając, tak. Cztery pancerni pies oglądaliśmy, no i tam zawsze przejawiał się motyw właśnie języka rosyjskiego i Związku Radzieckiego, tak? Jeszcze pamiętam, babcia bardzo często wspominała czasy komunistyczne, opowiadała mi dużo historii i tak dalej. Bardzo było to dla mnie ciekawe i zawsze chciałem po prostu pożyć tam i zobaczyć, jak tam jest. A mówisz po rosyjsku? Tak, mówię. Czy ty tak po prostu za chwilę pomachasz palcem i powiesz: trener zbornej Polski, ja tebie jeszcze pokażę, jak tej bajce. Słuchaj, powiedz nam tak, na koniec. Jeszcze z tym, z papieroskiem i z tym, tak. Wiesz, ty nie palisz. Słuchaj, powiedz nam na koniec jedną sprawę, która nas tutaj intryguje. Jak w rzeczywistości wygląda ten stereotyp szkocki? Są oszczędni, są skąpi, są pazerni, czy nie? Czy gościnni i chętnie wydają? To zależy kto, no ale tak, jest oszczędność. W klubie to widać, że każdego funta oglądają, na co wydać. Są bardzo skąpi, ale też zależy od osoby. Jest też dużo osób, które no, żyje, może nie ponad stan, ale żyje trochę bardziej luksusowo. I też pokazuje to i dzieli się praktycznie, nie wiem, no jak nawet poszliśmy gdzieś do restauracji, to ktoś może zapłacić za rachunek, tak? To nie jest problem. Okej, czyli rozumiem, że jak wychodzisz z kolegami do baru, to już tak skąpi nie są, jak działacze klubowi. Nie, no po pierwszej, drugiej kolejce to już nikt nie jest skąpi. Słuchaj, a jeżeli chodzi o ten transfer do Anglii, to żeby doprecyzować, no to tutaj w grę wchodzi pewnie Championship, tak? No bo pewnie podejrzewam, niżej schodzić być nie chciał, a Premier League to jeszcze za wysoko. No tak, tak mi się wydaje, że rozmawiałem ze swoim agentem, właśnie celujemy w Championship. No i zobaczymy, co wyjdzie. No jeżeli by coś było z Premier League, to oczywiście biorę w ciemno, tak? No, ale nawet jako rezerwowy bramkarz? A dlaczego nie? Jako rezerwowy? No zawsze jest szansa, że coś się wydarzy. Słuchaj, Artur Boruc wszędzie szedł jako rezerwowy. Do Celtiku, do Fiorentiny, do Bournemouth i zaraz inni siadali. Dokładnie. Dobrze, Maciej, dzięki wielkie. Życzymy ci powodzenia i też śledzimy cały czas tę karierę. Dzięki. Dobrze, dzięki. Cześć, Mateusz, jeden tylko transfer, bo o piątku pogadają chłopaki w Kurwa Sud, więc już piątkiem zajmować się nie będziemy, a jeżeli chodzi o Kacpra Kozłowskiego, no to myślę, że wystarczy nadrobić Moc Futbolu, tam rozmowa z Kacprem Kozłowskim, także wszystko o tym transferze zostało powiedziane. Rafał Makowski idzie do Węgier, a więc do zespołu, który nazywa się Kiszwarda i który jest sensacyjnym wiceliderem tabeli, tylko jeden punkt straty do Ferencvarosu, czyli tutaj szykuje się gdzieś walka o mistrzostwo Węgier. Będziemy mieli w tym momencie już dwóch Polaków w tej lidze, bo Makowski dołączył do Lukasa Klemensa. Natomiast też ciekawy klub, bo spojrzałem sobie na ostatnie spotkanie tego zespołu, zerknąłem na kadrę. Wiesz, ilu tam jest zawodników różnych narodowości? Policzyłem wszystkich zawodników, którzy zagrali w tym meczu i z ławki chyba weszło tylko dwóch, czyli będziesz miał 13 zawodników. Widzisz, są matwą, nie jest aż tak źle. Natomiast 10 różnych nacji i 3 Węgrów. No, słuchaj, skłamałbym, gdybym powiedział, że co tydzień oglądamy mecze Ligi Węgierskiej. Bardziej traktujemy to na zasadzie ciekawostki, egzotyki. Od czasu do czasu gdzieś tam rzucimy okiem na jakiś skrót. No ja przede wszystkim zauważyłem Makowskiego w Radomiaku i myślę, że to jest bardzo ciekawy piłkarz. To jest piłkarz, który ma określone walory. Szczerze mówiąc, spodziewałem się po nim trochę więcej. W Śląsku Wrocław wydawało mi się, że to jest kandydat na takiego piłkarza, który będzie postacią
postacią wiodącą. No czasami życie piłkarza tak wygląda, że trzeba znaleźć się we właściwym czasie, miejscu, z właściwym trenerem, z właściwym otoczeniem. I Sven, no będzie to ciekawe. No, był na Lepak, tak, który w tej chwili jest w Lechii, Gdańsk. Mamy tam Klemensa w Honwedzie. Zobaczymy, co ostatecznie będzie w stanie tam gdzieś ugrać w tej drużynie, jak ty mówisz, wicelidera ligi węgierskiej. No mówmy się, Premier League to nie jest. Nie jest. Natomiast pewnie i z Rafałem w tym programie się połączymy. Dobrze, patrzymy, jak grali w ten weekend reprezentanci Polski i oddajemy już głos naszym kolegom od Ligi Włoskiej. A tutaj też Włochy wyskakują nam na pierwszy plan, natomiast Łukasz Skorupski nie grał. Bardzo dobry mecz Wojtka Szczęsnego, obroniony rzut karny. Chociaż sam Wojtek powiedział, że ten rzut karny to tak naprawdę na dużym farcie obroniony, bo no gdzieś tam nie do końca dobrze się ustawił i miał szczęście, że akurat ta piłka została tak uderzona. Przechodzimy sobie już do obrońców, do naszych defensorów. I tutaj Jan Bednarek, 120 minut, bo była dogrywka w tym spotkaniu pucharowym ze Swansea, gol samobójczy. Bartosz Bereszyński poza składem, tam jakaś mięśniówka. Natomiast musimy też powiedzieć, że w środku tygodnia Bartosz Bereszyński zagrał na prawej pomocy i też bardzo dobrze sobie poradził. Może nie jakiś rewelacyjny mecz, ale na pewno na plus w tym spotkaniu Bartosz Bereszyński. To tylko pokazuje, że też myślę w tej kadrze na wahadle szansę mógł dostać. Matikesz gra dzisiaj, kontuzja Pawła Dawidowicza, przerwa zimowa u Kamila Glika, Robert Gumny 90 minut z Hoffenheim, poza kadrą Helik, Kędziora przerwa zimowa, poza kadrą Tymoteusz Puchacz, ale u niego zaraz tutaj zmienimy ten klub na Trabzonspor, a także Maciej Rybus nie gra z powodu przerwy zimowej, pomocnicy. Tutaj Przemek Frankowski, 69 minut z REN, 12 minut Kamila Jóźwiaka. Też ważna informacja, że wrócił do treningów z drużyną Krystian Bielik. Także liczymy tutaj na Krystiana, bo na pewno w odpowiedniej formie fizycznej, w odpowiedniej formie zdrowotnej, no jeżeli będą go omijały kontuzje, to będzie reprezentant na lata. Mateusz Klich, 90 minut z West Hamem. Przerwa zimowa u Krychowiaka, Karol Linety gra dzisiaj, Jakub Moder 45 minut, gol, nie, 45 minut to nie, dłużej troszkę zagrał, gol i asysta, Płacheta na ławce, Damian Szymański mecz przełożony, podobnie jak Piotr Zieliński, który nie grał z Sampdorią. Atakant. I napastnicy, Adam Buksa, zakończony sezon. Tutaj pewnie też nam się zmieni ten klub przy Adamie już w przyszłych tygodniach. Robert Lewandowski z golem. Krzysztof Piątek gra dzisiaj. Zobaczymy, czy w ogóle będzie w kadrze meczowej. Karol Świderski, mecz przełożony. Nie grał także z powodu choroby. Arkadiusz Milik, Mateusz Borek był też COVID. Moim gościem w tym programie. Dziękuję. Mateusz Borek bardzo. Zdrowy. Zdrowy. Już gra. Przechorował, także ozdrowienie jest zaszczepione. No cię nic gra. Nie weźmiesz. Gra. Nie. Dziękujemy, dzięki. Bo musimy już się ulatniać. Chłopaki z Kurwa Sud przejmują ten program, to studio już za jakieś 25 minut.